Pani Marszałek, Wysoka Izbo. W swoim poprzednim wystąpieniu powiedziałem, że jest opracowany Narodowy Program Poprawy Bezpieczeństwa. Ten program zostanie opracowany do końca tego roku. W nim przewidzimy, wskażemy wszelkie propozycje zmian. Jedną z propozycji jest oczywiście zmiana dotycząca pierwszeństwa pieszego, tak aby miał on pierwszeństwo nie tylko w sytuacji, w której znajduje się na przejściu, ale także w sytuacji, w której ma zamiar wejść na przejście. Ewidentnie taka sytuacja doprowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, czyli osób niechronionych. Mam nadzieję, że w ten sposób odpowiedziałem na Pani pytania.